A ja nie rozumiem, co panią tak śmieszy, pani Elizo. No pan, panie Sułku, to pan mnie tak śmieszy i śmieszy. Ja to dlaczego, jeżeli można wiedzieć? Bo pan, panie Sułku, najdroższy, wygląda po prostu śmiesznie. Przebrał się pan tak, żeby było komiczniej, prawda? Skąd nieprawda? Więc dlaczego naciągnął pan ten ogromny beret na ucho? I tak jest o wiele za duży, chociaż ma pan przecież dużą głowę. To pani beret, pani Elizo. A dlaczego narzucił pan na siebie plandekę, którą przykrywamy słomę? No, dlaczego, panie Sułku, jedyny? Cicho! Ta plandeka to przecież peleryna. To plandeka, zwyczajna plandeka, panie Sułku. Nie nabierze mnie. Proszę milczeć. Nie mówię przecież nic, prawda? Artysty mi tu nie poznała. Jakiego artysty, panie Sułku? No artysty malarza oczywiście. Mamy tu jakiegoś malarza w okolicy? W okolicy. Ja jestem malarzem. Stąd ten beret i peleryna. Żeby nie kapało na głowę i żeby się nie uwalać, prawda? I tak się uwalałem, o było proszę. No i tu. O, rzeczywiście, i tu. Całe lewe ucho ma pan zielone. A prawe różowe. Był taki malarz, co sobie takie ucho uciął. Na miłość boską, nie utnie sobie pan chyba ucha? No nie wiem. O Boże, panie Sułku, to straszne. Jacy ci malarze dziwni. A jacy oni są zdolni? Nic, tylko malują i malują. Jak ja, słowo honoru. Teraz rozumiem, co pan tam wyrabia na strychu. Nie nabierze mnie pan. No maluję tam, pracuję nad płótnami. A co przeważnie pan tam maluje? Gdzie? Na tych pana płótnach. No, różne rzeczy ja tam maluję. Raczej nowocześnie. W zygzaki? No i w zygzaki, i w zakrętasy, jak podleci. Co jak podleci? No jest tak, leżę sobie godzinami na strychu i ni to śnię, ni to czuwam. Leżę tak i nagle ni to śni mi się, ni to widzę na suficie zygzak. Wtedy wstaję, maczam pędzel w farbie i robię taki zygzak na płótnie. Tak to wygląda, słowo honoru. Nie wiedziałam, że pan taki jest, prawda? Prawda, nie wiedziała pani. Chociaż z drugiej strony przeczuwałam, że drzemie w panu jakaś potencjalna siła, która w każdej chwili może zostać wyzwolona w jakimś potencjalnym kierunku artystycznym. No tak. Że ta siła napędzi pana dłoń, doda jej wprawy i nieomylności. O tak, tak, jest pan wielki. Wiem. Jest pan zdolny i piękny. To też wiem. Nie wiem tylko, co teraz ze mną będzie. I jak to, dlaczego? No nie wiem, jaki obrać sobie temat. Chciałbym na przykład namalować portret kąpiącej się kobiety. Więc niech pan śmiało maluje. No nie ma modelki. A ja? To co? Ja mogę w każdej chwili pan pozować. No cicho. Jak sobie to pani wyobraża? Jak najzwyczajniej. Rozbiorę się. Wejdę do wanny i pan sobie mnie namaluje. Nago? No jeżeli dobrze zrozumiałam, ma to być portret kąpiącej się kobiety, prawda? No i w zasadzie tak, słowo honor. Wobec tego, panie Sułku, pan rozumie. Nie rozumiem. Rozbiorę się i... Ach, nie mówmy już o tym. No, do roboty. Nie. Jeszcze raz nie. Nie zgadzam się na to. No nie ma się czego wstydzić. Sztuka nie zna konwenansu. Nie, no to akurat wiem. A ja jednak jestem skrępowany. No krępuje mnie to bardzo, pani. Nie, niech się pani nie rozbiera. Ja sobie dam radę. Ale jak, panie Sułku, jak pan to sobie wyobraża? No ja wejdzie pani do wanny w ubraniu i ja to namaluję. No zamoczę sobie sukienkę. No nie szkodzi. Proszę już wejść do wanny. No, i jak to wygląda? No, nie najbardziej. Nie wygląda to naturalnie. Wygląda to nienaturalnie. Wygląda to tak, jakby się pani zapomniała rudy wybrać. Mnie to śmieszy, a panią? No, mnie to nie śmieszy, ponieważ jest mi zimno. No, trudno. Przyniosę pędzel i płótno. Mam stać, czy leżeć w tej wannie? I tak.
Mam tutaj jeszcze dwa płótna. To przecież rozprute pana spodnie, panie sołku. A następnie zszyte. Z nogawek powstało większe, a z reszty mniejsze płótno. Słowo honoru. Zniszczył pan ostatnie spodnie. Ja nie szkodzi. Mam teraz pelerynę. Spodnie są zbędne. Cicho tam. Namaluję panią w dwóch pozycjach. Siedząc i leżąc. I na tym koniec na dzisiaj. Tak jestem. Ale nie, nie, niech się pani nie rusza, bo mi wyjdzie zamazany obraz. Czy tak jest dobrze? Czy może tak lepiej? Lepiej było przedtem. Niech pani się jeszcze raz tak przeciągnie. O, tak jest tak? Wystarczająco. Maluje pan tam? Nie, maluje. No i jak wychodzi? Nieźle, słowo honoru, nieźle. Wyczuwalne podobieństwo do modela. Tak. Wychodzi mi taki zmokły, zziębnięty i wodnisty portret. Tak? Tak. Właściwie wychodzi mi najlepiej wanna i woda. A ja? I jak ja tam u pana wyglądam, panie sołku jedyny? Cicho. Wanna wyszła mi jak prawdziwa, woda też. Wie pani co, pani Elizo? Słucham. Ja chyba zostawię tylko wannę i wodę. Będzie to obraz pod tytułem Wanna z wodą. Do malowania ludzi nie mam akurat zdolności, słowo honoru. Szkoda, panie sołku. Kocham pana. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha, który od dłuższego czasu obserwował tę scenę siedząc w najlepszym rezerwuarze, odezwał się w te oto słowa. Sprzedajcie mi, Sułek, ten kawał płótna. Przykryję se nim motorower, jak będzie padało. Nazajutrz lało jak z cebra. Jacek Janczarski, Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Spotkania z panem Sułkiem sprzed lat 25.